Słowo Boże wyznaczone na dzień dzisiejszy zapisane jest w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale, gdzie w 5 i 8 wierszu czytamy: Oto dotknął Eliasza anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do Góry Bożej Choreb. Pustynia to miejsce, na które Bóg niejednokrotnie prowadzi nas indywidualnie, czy też jako społeczność Kościoła. Zapowiedział to Bóg ustami proroka Ozeasza: Ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Dziś udajemy się na pustynię za sprawą Eliasza. Jesteśmy wabieni przez Boga na pustynię, aby mógł przemówić do naszych serc. Dlaczego? Nasze życie przypomina wędrówkę przez pustynię. Choć na naszej drodze staje sam Bóg w Jezusie Chrystusie, to nie chcemy iść drogą, którą nas prowadzi. Wybieramy własny sposób na życie, własne recepty na szczęście, tak swoje, jak i innych. Podobni jesteśmy do Eliasza, tego wierzącego i wiernego męża Bożego, pełnego ufności, walczącego o autorytet Boga, o prawdę i sprawiedliwość, ale też i tego załamanego, pokonanego, pełnego strachu o własne życie i swoją przyszłość jako konsekwencja swoich działań wobec proroków Baala. Bóg prowadzi nas na pustynię w jej duchowym, symbolicznym rozumieniu. Prowadzi na pustynię i ku pustce, tej wewnętrznej pustce, gdzie serce człowieka opuszcza pycha wiary, zadufanie w sobie, przekonanie o własnej sprawiedliwości, wierze i miłości do Boga, kiedy nie chce się już przekonywać ani siebie, ani Boga, niczym Eliasz, gorliwie stawałem w obronie Pana. Bóg prowadzi nas na pustynię, aby każdy mógł poznać, jak bardzo jest ograniczony, słaby, bezradny, by poznał, że jedynie w Bogu i z Niego jest wszystko. To, kim jestem, co posiadam, dokąd w nadziei mogę zmierzać, jest darem Jego łaski. Na tej duchowej pustyni, gdy pustym staje się serce człowieka, nie ma w nim pychy i zarozumiałości, dumy i wyższości, żalu i nienawiści, chęci zemsty, gdzie umarło całe jego ego, jego ja. Na pustynię serca przychodzi Bóg. Przychodzi na tej duchowej pustyni do mnie i do ciebie, droga siostro i bracie. Przychodzi, aby w to puste miejsce wlać swoją miłość. Pozwala nam, jak pragnącemu, nasycić się swoją miłością. To oczyszczenie z wszystkiego staje się niczym przygotowany ołtarz, na którym ofiarowuję siebie Bogu i wołam w modlitwie: weź mnie i całe moje życie. Wówczas On, Bóg, zsyła ogień z nieba, ogień Ducha Świętego, który ochrania nas, stwarza na nowo, odradza, budzi wiarę, zapala miłość do Boga, abyśmy w niej byli złączeni z Bogiem na wieki. Zwabia nas Bóg na pustynię, przemawia do nas mową o krzyżu, daje odpuszczenie grzechów, stawia nas pod krzyżem, aby stworzyć w nas serce czyste, napełnić je miłością, nakarmić darami ciała i krwi Jezusa u Jego stołu, aby odnowić przymierze, które zawarł z nami w czasie Chrztu Świętego. A tak posileni w mocy tego posiłku idziemy do naszej Góry Choreb, do ojcowskiego domu.